Proszę Państwa, minęło 9 dni od wyborów do Sejmu i Senatu, no i zgodnie z przewidywaniami mamy tutaj spektakl w postaci nie tylko dzielenia skóry na niedźwiedziu, ale przeciągania w obydwie strony trzeciej drogi. Przepraszam za takie freudowskie pomyłki, ale mnie się to kojarzy, ta nazwa trzecia droga, z prezydentem Lechem Wałęsą, który mówił, że najpierw wspierał prawą nogę, potem wspierał lewą nogę i w końcu został między nogami, więc trzecia noga trochę mi to przypomina. No w każdym razie trwa przeciąganie trzeciej nogi albo w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio pan Michał Kobosko powiedział, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość składało im jakieś propozycje korupcyjne, które oni oburzeniem odrzucili. No nie wiem, czy to oburzenie było autentyczne, czy udawane, ale mniejsza o to, bo na razie trzecia noga tam się próbuje zlać z Koalicją Obywatelską i z Lewicą. No i w związku z tym Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Noga mają nadzieję na stworzenie rządu. No i w związku z tym odgrażają się, co to nie zrobią tam ostatnio na ojca Rydzyka, że zrobią z niego marmoladę z powodu dotacji, którymi go rząd dobrej zmiany obdarzył, ale jakiś przytomny redaktor zwrócił uwagę, że oni ojcu Rydzykowi to mogą skoczyć, najwyżej mogą rozliczać tych, którzy te dotacje ojcu Rydzykowi dali. Czy słusznie to zrobili, czy niesłusznie. No i tyle. Myślę, że to pogróżki Donalda Tuska, że będzie tam dusił wszystkich gołymi rękami, no to są trochę na wyrost, bo gdyby nie były na wyrost, no to wszystkich, jakby chciał tak wszystkich rozliczyć, beneficjentów dobrej zmiany, to by Koalicja Obywatelska musiała założyć jeszcze nowe obozy koncentracyjne w Polsce. Przypomnę, że Koalicja Obywatelska już taki jeden obóz koncentracyjny założyła, który funkcjonuje do dzisiejszego dnia. Konkretnie inicjatorem tego był pan pobożny minister Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości w rządzie właśnie stworzonym przez Platformę Obywatelską. No i to on stworzył ten obóz koncentracyjny w Gostyninie, do którego wtrącani są ludzie pod pretekstem, że stwarzają zagrożenie. Nie, tam nikt im nie zarzuca żadnych przestępstw, bo oni kary swoje to już odcierpieli. Tyle tylko, że nadal stwarzają zagrożenie, no i trzeba ich trzymać w izolacji. No więc rozumiem, że każdy, kto tam będzie Donaldu Tusku bruździł, to stwarza zagrożenie, no ale to bez obozów koncentracyjnych to się nie odbędzie, nie obejdzie. W związku z tym, no zresztą to prawidłowo, bo Czwarta Rzesza nie może różnić się w sposób jakiś taki zasadniczy od Trzeciej Rzeszy, więc muszą być jak... I tu obozy koncentracyjne jak najbardziej są na miejscu. Proszę Państwa, natomiast jeszcze wszystkie te pogróżki są trochę na wyrost, bo na razie trwa dzielenie skóry na niedźwiedziu. Otóż rzecz jest taka, o czym chyba już mówiłem, ale przypomnę, że zgodnie z konstytucją pan prezydent ma 30 dni na wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Sejmu, 30 dni od wyborów. No więc prawdopodobnie do ostatniego dzwonka wyczeka i wyznaczy termin pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu na 14 listopada. To będzie akurat 30 dzień, więc wszystko będzie zgodnie z prawem, wszystko będzie lege artis. I kiedy już ten Sejm się zbierze, no to wtedy pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu komu? No na razie takie odgłosy dobiegają z czeluści Pałacu Prezydenckiego, że temu ugrupowaniu, które uzyskało najlepszy wynik w wyborach. Najlepszy wynik w wyborach uzyskało, jeśli chodzi o ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy
Zjednoczona Prawica, więc prawdopodobnie Zjednoczonej Prawicy jakiemuś politykowi, być może panu Mateuszowi Morawieckiemu, prezydent powierzy misję utworzenia rządu. No i premier Morawiecki miałby wtedy 14 dni zgodnie z konstytucją na zaprezentowanie Sejmowi składu tego rządu. Jestem przekonany, że odczekałby do ostatniego dnia. No i ten rząd albo, jeśli by się udało, Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu, przeciągnąć na swoją stronę trzecią nogę, no to ten rząd by uzyskał wotum zaufania w Sejmie i tyle. I prezydent by mianował ten nowy, stary rząd. Ale jeśli by nie udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu do tego czasu przeciągnąć trzeciej nogi, no to wtedy rząd by nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie. Wtedy ruch należy do pana prezydenta. Pan prezydent mógłby zaproponować własny tutaj skład rządu, być może nawet złożony z tak zwanych fachowców spoza Sejmu. No wiadomo, jak spoza Sejmu, to wiadomo, skąd ci fachowcy by się brali. No i taki rząd albo by uzyskał wotum zaufania, albo nie. To nie jest tak całkiem wykluczone. Przypomnę, że był taki rząd, którego premierem był pan Marek Belka. Pan Marek Belka, szczęśliwy posiadacz dwóch pseudonimów operacyjnych z SB. No i co? Pan Marek Belka, do tego rządu stworzonego przez pana Marka Belkę nie przyznawało się żadne ugrupowanie parlamentarne. On rządził sobie jak gdyby nigdy nic, więc precedensy, jak widzimy, są. Ale powiedzmy, że ten rząd zaproponowany przez pana prezydenta nie uzyskałby wotum zaufania. No to wtedy Sejm może, a tu też 14-dniowy termin, a jakżeżby inaczej, no to wtedy Sejm może powołać własny rząd. No i jeśli ten rząd też by nie uzyskał wotum zaufania, no to wtedy prezydent rozwiązuje parlament i rozpisuje nowe wybory. Ale jeśli by ten rząd uzyskał wotum zaufania, no to wtedy by został zaprzysiężony, bo już wtedy prezydent nic tu nie może zrobić. Inne kruczki konstytucyjne tu wchodzą w grę, ale nie będę, związane głównie z ustawą budżetową. O, to długo by o tym rozmawiać, bo pierwsza rzecz, o której już teraz wiemy, że nowy rząd nie zdąży w terminie 3 miesięcy przed, najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed rozpoczęciem roku budżetowego, a rok budżetowy zaczyna się 1 stycznia, nie zdąży złożyć w Sejmie projektu ustawy budżetowej. No to już wiem, już mamy tutaj pierwszy taki zgrzyt. Nie wiadomo, jakie konsekwencje by to miało, bo wtedy, o, to wtedy taki spór, czy tam można przedłużyć ten termin, ale w sytuacjach nadzwyczajnych. No i wtedy by się pojawiła taka wątpliwość, czy to jest sytuacja nadzwyczajna, czy nie. Takie wątpliwości to by musiał rozwikłać Trybunał Konstytucyjny. No, a Trybunał Konstytucyjny, zanim by się zebrał, zanim by tam orzeczenie wydał, to by minęły co najmniej 4 miesiące, albo i więcej by minęło. No, a jest artykuł 225 Konstytucji, który mówi, że jeżeli w ciągu 4 miesięcy od momentu wniesienia projektu ustawy budżetowej do Sejmu nie zostanie on przedłożony prezydentowi do podpisu, to prezydent rozwiązuje Sejm i rozpisuje nowe wybory. Widzimy, ile jeszcze tutaj niespodzianek nas czeka, proszę państwa, ale nowy rząd nie powstanie wcześniej jak przed Sylwestrem. Także być może, że jak z szampana będziemy pili i składali sobie życzenia szczęśliwego Nowego Jorku, no to już, że tak powiem, pod nowym rządem, no i w obliczu obozów koncentracyjnych, bo to mówię, bez tego się nie obejdzie, jeśli wszystkie te odgrażania potraktować serio, no a nie wypada przecież nie potraktować serio, jak sam Donald Tusk tutaj tu się sroży, no to jakże, no musimy poważnie traktować takiego męża stanu.
Proszę Państwa, tymczasem rykoszetem tutaj w Polsce odbił się konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak wiadomo, tam Izrael się przygotowuje do ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej, co wzbudza rozmaite wątpliwości. No i w Warszawie też odbyła się w dniach ostatnich, najwyraźniej nadchodzą zapowiadane od wieków dni ostatnie, odbyła się demonstracja taka propalestyńska. No i tu ambasada izraelska wyraziła swoje wysokie niezadowolenie z tego powodu. No to jest rzecz oczywista. W domu Wisielca nie mówi się o sznurze, to jasne. Ale tam pojawił się akcent uznany za antysemicki. Otóż studentka Uniwersytetu Medycznego, nawiasem mówiąc Norweszka z pochodzenia, uczestniczyła w tym marszu propalestyńskim, no i niosła taki transparent, bardzo ładny, taki udany, jeśli chodzi o graficzną stronę. Mianowicie był tam kosz na śmiecie, w którym została wrzucona gwiazda Dawida, a więc symbol państwa izraelskiego, nie narodu żydowskiego, tylko państwa izraelskiego, i z takim napisem, żeby zostawić świat czystym. Czystym. Otóż to właśnie zostało uznane za antysemickie, moim zdaniem niesłusznie, dlatego że ta panienka, znaczy nie wiem, czy ona jest panienka, bo podobno jest zamężna za jakimś Palestyńczykiem, więc ta pani niosąca transparent wyrażała w ten sposób pewną wątpliwość, z którą nie jest odosobniona. Mianowicie Izrael powstał jako państwo 75 lat temu, 14 maja 1948 roku, i od tamtej pory z udziałem Izraela na Bliskim Wschodzie miały miejsce cztery duże wojny. Jedna to taka, że postawiła na równe nogi obydwa wielkie supermocarstwa, i Stany Zjednoczone, i Związek Sowiecki, więc duże wojny to były. No i nie licząc małych wojen i takich operacji pokojowych, jaką właśnie teraz projektowane ostateczne rozwiązanie kwestii palestyńskiej w Strefie Gazy. W związku z tym, jak na 75 lat, to sporo tego było. Sporo tego było, a to końca nie widać. W związku z tym wielu ludzi, między innymi chyba ta pani też, wielu ludzi nabiera wątpliwości, czy przypadkiem zgoda społeczności międzynarodowej na utworzenie i uznanie Izraela w 1948 roku nie byłaby błędem, skoro takie skutki to przynosi. Co więcej, Izrael ostentacyjnie lekceważył rezolucję Rady Bezpieczeństwa, dufny w poparcie amerykańskie, ostentacyjnie tę rezolucję lekceważył, i to lekceważenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa przy tchórzliwym milczeniu społeczności międzynarodowej doprowadziło do powstania terroryzmu muzułmańskiego, którego wcześniej nie było. No więc takie skutki rodzi, wielu ludzi, jak powiadam, nabiera wątpliwości, czy przypadkiem zgoda społeczności międzynarodowej na utworzenie Izraela nie była decyzją błędną. No i ta pani wyraziła w sposób bardzo udany od strony graficznej, wyraziła tę wątpliwość, więc to nie jest żaden antysemityzm, a tymczasem pan prezydent Duda tchórzliwie od razu się, oj, tam w podskokach, to trochę odważniejszy i trochę rozważniejszy powinien być ten cały pan prezydent Duda, bo ja rozumiem, że on liczy na jakąś posadę teraz, jak skończy mu się okres dobrego fartu na stanowisku tubylczego prezydenta. No ale rozumiem, posada to wszystko jasne, my wszystko Verstehen, ale trochę takiego poczucia rzeczywistości to by mu nie zaszkodziło, jakby w większym stopniu je tutaj prezentował. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl.